zdrowia, szczególnie dla normalnych. Normalni ludzie mówią, że Biden buduje społeczeństwo dystopijne, no tak jak Orwell opisał to w swojej książce 1984. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Następnym rozkazem prezydenckim Joe Bidena, no to musi być stworzenie Ministerstwa Prawdy. No tak, tak wszystko na to wskazuje, że Ministerstwo Prawdy powstanie w Ameryce. No i tak jak autor George Orwell w swoim książce, w swoim opowiadaniu 1984, jak jest zadanie ministra prawdy. No jego zadaniem to jest to, żeby zmusić Amerykanów do tego, żeby uwierzyli, że cokolwiek rząd powie, no to jest prawda, niezależnie od tego, co rząd powie. Książka opublikowana w 1949 roku, napisana w 1948. Orwell dwie ostatnie cyferki przerzucił, 48 na 84. No i opisywał w zasadniczo Rosję, Związek Sowiecki pod rządami Józefa Stalina. No to było 3 lata po II wojnie światowej, sfera wpływów. W Polsce były rząd lubelski, mordował Polaków, ścigał Polaków. Rząd londyński, ludzie, którzy przyjeżdżali z zachodu, byli ścigani, byli wysyłani na zachód, byli wysyłani do więzień i tak dalej, i tak dalej. Większość Polaków to rozumie. No to była makabra. To była makabra jednopartyjnych, komunistycznych rządów. W Chinach te rządy też się jednopartyjne zaczynały. Nie było tam demokracji, nie było tam wyboru. No to była taka dystopia. Była taka dystopia. Dystopia no to jest antyutopia. Utopia no to jest wizja jakiegoś idealnego świata. Dystopia no to w zasadzie jest społeczeństwo niewolników, no i rządzących. No i ci rządzący po prostu ścigają całą resztę. Warto przeczytać 1984, jak ktoś nie czytał. Jeszcze bardziej warto przeczytać Animal Farm, czyli farma zwierząt. Nie wiem, jak to po polsku tytuł przetłumaczyli, no ale tam jest w zasadzie bunt zwierząt przeciwko rolnikowi, no i zwierzęta się zebrały, zbuntowały, no oczywiście świnie przyszły jako pierwsze do rządzenia, no i krzyczeli, że wszystkie zwierzęta są równe, no ale po pewnym czasie była dodatkowa informacja, ale świnie są równiejsze. No i to jest właśnie tak jednopartyjny, komunistyczny system. 1984, no to w zasadzie można powiedzieć, że to jest również w Chinach, tak, to do pewnego stopnia. No i to teraz sporo normalnych ludzi zaczyna myśleć, że to może się stać w Ameryce pod rządami towarzysza Joe i całej partii socjalistów, demokratów. No dużo na to wskazuje. Ten nowo mianowany minister prawdy w gabinecie Joe Bidena, tak jak w książce, no to on upewni się, żeby wszyscy Amerykanie od przedszkola, poprzez szkołę średnią, poprzez uniwersytety, żeby byli nauczeni do tego, żeby wierzyli w trzy podstawowe prawdy komunistyczne. No to są te prawdy rządowe. Te orwellowskie prawdy, no to są takie, że wojna to pokój, wolność to jest niewolnictwo, a ignorancja to jest siła. No to są te trzy podstawowe takie orwellowskie, ale do tych towarzyszy Joe Biden, no to on jeszcze może dodać trzy swoje
prawdy. Także rozdzielenie to jest zjednoczenie, zwalnianie to jest zatrudnianie, a słabość to jest siła. No to by było, to by jemu pasowało z jego działań, to tak wygląda, że to właśnie tak jest. Jeżeli ludzie uwierzą w te prawdy, no to oni uwierzą we wszystko. No ale teraz jak się popatrzeć na to, w co ludzie wierzyli, Seattle, Portland, dużo miast w Ameryce było spalanych, urzędy, szczególnie sądy federalne były spalane. No i co komuniści mówili? No komuniści mówili, że to są pokojowe protesty. Czarne życie znaczy, wychodzili tam, rabowali, szabrowali, tam były bijatyki, były morderstwa, były różne rzeczy. Komuniści, demokraci mówili, że to były pokojowe demonstracje, tak? Atakowanie 75 milionów obywateli amerykańskich, atakowanie mocne, łącznie z krzyczeniem, że muszą być zwalniani z pracy, że muszą być wyrzucani, że muszą być blokowani, że muszą być reedukowani. 75 milionów republikanów, którzy głosowali na Trumpa, są atakowani. No i co się mówi? I się mówi, że to jest wszystko w ramach zjednoczenia. Joe Biden mówi, że to jest zjednoczenie Amerykanów. Wyeliminowanie 11 tysięcy miejsc pracy pracowników i robotników z rurociągu, to się nazywa, że to jest zatrudnianie. No to jest to nazywanie tego, że kasuje się mur na południu Ameryki pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, który zabezpiecza w sumie przechodzenie najróżniejszych terrorystów, bandziorów i tak dalej. No to Joe Biden nazywa to, że to jest bezpieczeństwo dla Amerykanów. To jest po prostu Ministerstwo Zdrowia. No i od tego momentu, kiedy ta prawda jest nabijana do głów młotkami wszystkim Amerykanom przez tych propagandzistów i przez wszystkie środki masowego przekazu kontrolowane przez rząd, wszyscy będą wierzyli, że to jest prawda. No tak jak w ABC. W ABC jeden komunista, George Stephanopoulos, powiedział, że tam jest w zasadzie tylko jedna prawda. Że jest na świecie tylko jedna prawda, jedna strona medalu, jedna strona historii. Także, że i to jest prawda Joe Bidena. No nie wierzycie, no ale tak było. Republikanin, senator Rand Paul z Kentucky, pokazało to się wtedy, kiedy był na tyle bezczelny, że w czasie interwiu, w czasie wywiadu z telewizją ABC, on zasugerował, że tam były pewne nieregularności dotyczące tego prezydenckich wyborów. No i on powiedział, że w zasadzie to do każdej historii, no to są dwie strony, no po polsku tak się mówi, dwie strony medalu. Stephanopoulos, demokrata, aparatczyk, który udaje dziennikarza, odparł złowieszczo, że tu nie ma dwóch stron, nie ma dwóch stron w tej historii. Tu jest tylko jedna strona tej historii. No i co, ten minister prawdy z powieści Orwella byłby dumny, dałby mu na pewno jakiś medal. Wyprani z mózgu, wszyscy ci popierający Joe Bidena automatycznie wierzą w to, co Joe Biden powiedział. No i cały ten czar środowiskowy John Kerry, żaden z nich nie pracował prywatnie, oni są zawodowi politycy. John Kerry, no to on jest, to on za żonę ma Ketchup Heinz, tak? Ketchup Heinz, no to ona jest
drugą żoną Kerego, ale ona odziedziczyła majątek od rodziny Heinz po swoim pierwszym mężu. Kerry w sumie to już dwa razy taki żigolak, on po prostu wyszedł, ożenił się z milionerkami. No, żigolak. John Kerry, można powiedzieć, że żigolak, nigdy w życiu nie pracował prywatnie, tak samo jak i Joe Biden. No i oni we dwóch, oni mówią, że tworzą miejsca, tysiące miejsc pracy przez to, że zwalniają ludzi z rurociągu. No, można powiedzieć, tak, stwarzają miejsca pracy. Oczywiście, że stwarzają miejsca pracy, no ale oni wywalili 11 milionów ludzi z tego Keystone rurociągu, a miejsca pracy będą stworzone przy robieniu paneli słonecznych, ale w Chinach, tak? Także zasadniczo no to mówią prawdę, tylko że nie do końca. No, jeżeli ktoś zacznie mówić, że to nie jest prawda, no to jest szansa, że się dostanie w zasadzie i nie będzie się zgadzał z Joe Bidenem, no to może być wysłany do obozu reedukacyjnego, no tak jak w Chinach są wysyłani, tak? Czy w Korei, czy w Polsce byli wysyłani, bo komuniści teraz się przyszykowywują do wysyłania tych żałosnych konserwatystów, którzy wierzą w Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No komuniści po prostu chcą, tak jak w 1984, wysyłać do obozu. Sekretarz komunista Joe Biden, on wierzy, że jego towarzysz Xi Jinping z Republiki z Chińskiej Republiki Ludowej jest w zasadzie jego przyjacielem, a nie przeciwnikiem. No i dlaczego? Tylko dlatego, że towarzysz Xi Jinping pozwolił synowi Bidenowi zarobić ładnych kilkadziesiąt milionów dolarów w Chinach. No i te kilkadziesiąt milionów dolarów trafiło do Ameryki. Dlaczego? Dlaczego Joe Biden ma być nieprzyjazny komunistom? Także, że kiedy Chiny napadną na Tajwan, no a to w zasadzie może się stać lada dzień, no to co? To Ministerstwo Prawdy w Ameryce będzie mówiło, że to jest w zasadzie, że to są pokojowe odwiedziny, że to nie jest wojna, no i to jest, że to nie jest akt wojny, no i wtedy jest wojna, to jest pokój. 1984. Chairman Joe, towarzysz Joe, sekretarz Joe, przez rozkazy zakazuje używania pewnych słów. No jednym z tych słów czy określeń no to jest chiński wirus. On powiedział, że chiński wirus nie można używać jego określenia, no na pewno tak powiedział, niezależnie co tam się dzieje w Tajwanie, tak, niezależnie ilość tych wojsk chińskich szykujących się na inwazję na Tajwan, no to on, żeby się postawić Chińczykom, powiedział, że nie ma czegoś takiego jak chiński wirus, no ale każdy normalny rozumie, że to przyszło z Chin. Przyszło z Chin, ale nie można mówić. Towarzysz Joe Biden mówi, że używanie tego określenia chiński wirus to jest rasistowskie, no i w zasadzie napędza niechęć do Azjatów w Ameryce. Również, że się przyczynił do większej ilości przestępstw z nienawiści. No ciekawe to jest, tak? Przez całą kampanię, kiedy on był kandydatem na prezydenta, no to zawsze umniejszał pytania o tym, co jego syn Hunter robił za interesy w Chinach. No to on mówił, o, przestań chłopie, nie ma co rozmawiać, tak, także Joe Biden trywializował to, a wszyscy wiedzą, że to są miliony. No oczywiście, że eliminacja tego określenia chiński wirus pokazuje nam, jaki Joe Biden, jaki jest, jak się stawia Chińczykom,
No i tutaj jest to, że słabość to jest moc. To jest Joe Bidena z podejście do świata. Także jeżeli nie chcesz być wysłany czy wysłana do obozu reedukacyjnego za tym, że jesteś biały, za to, że jesteś chrześcijanin, za to, że jesteś supremacista, za to, że jesteś rasista, za to, że jesteś narodowiec, za to, że jesteś ekstremista, terrorysta, ksenofob, no albo nawet tylko za to, że popierałeś Trumpa. No to jeżeli nie chcesz być ścigany, no to musisz się dostosować. I pamiętaj, że 1984, no to w zasadzie to Orwell pomylił się przez kilkadziesiąt lat. Tytuł tej książki to powinien być 2021. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo wszystkim, co zaczęli 4000. Jest nadzieja, że za parę tygodni będzie 5000. Także jeżeli nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję wszystkim konserwatystom, że jesteście konserwatystami, że to pozwalacie, żeby społeczeństwo przetrwało normalnie. Socjaliści, komuniści, którzy głosowaliście, patrzcie się, co się dzieje i zastanawiajcie się, czy to faktycznie się tak dzieje, czy wy się spodziewaliście czegoś takiego. Jeżeli będzie najazd na Tajwan, to jest wasza wina. Pamiętajcie.